Siemanko, wczoraj odbyła się globalna premiera nowych produktów Xiaomi, takich jak Mi Band 5, którego mam już od jakiegoś czasu, więc taka jest strategia Xiaomi. Produkty w Chinach mają premierę zdecydowanie wcześniej, trafiają do youtuberów na całym świecie, więc kiedy jest premiera globalna, to właściwie wszyscy już wszystko wiedzą. Ale nie zmienia to faktu, że te nowe produkty trafią już wkrótce również do polskich sklepów, więc warto się im bliżej przyjrzeć. Pierwsza podczas konferencji została przedstawiona opaska Mi Band 5. Wiele osób spodziewało się, że w wersji europejskiej pojawi się opcja pomiaru SPO2, która się nie pojawiła. Niektórzy zupełnie bez podstaw liczyli na Mi Banda 5 z NFC. Tutaj też nie wydarzył się cud. A zatem już dzisiaj możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym różni się wersja chińska od globalnej? Praktycznie niczym. Dlatego moja recenzja, którą możecie znaleźć tutaj albo pod filmem, Mi Banda 5, którą nagrałem całkiem niedawno, jest w 100% aktualna. Nie ma co prawda jeszcze aktualizacji softu, więc nie można tutaj włączyć języka polskiego, ale wydaje mi się, że to kwestia dni. Jako kolejne pojawiły się słuchawki. Mi True Wireless Earphones 2 Basic. To z kolei jest globalna wersja tych słuchawek, których recenzję zrobiłem miesiąc temu. I możecie sobie tutaj zobaczyć w recenzji, albo kliknąć w link pod filmem. I tutaj też wersja globalna od wersji europejskiej nie różni się praktycznie niczym. Mimo że podczas konferencji mogliście się dowiedzieć, że te słuchawki zapewniają wyjątkowe doznania, jeżeli chodzi o dźwięk. I to może być prawdą w zależności od tego, jak definiujemy wyjątkowe doznania. Jeżeli dla kogoś na przykład wyjątkowym doznaniem jest jedzenie chleba pszennego kupionego w supermarkecie, to jest właśnie ten poziom wyjątkowości. Xiaomi mówi o czystych tonach wysokich, żywych tonach średnich, dynamicznych basach. Wszystko podobno jest zasługą dynamicznego przetwornika, który jest tak samo duży jak przetwornik w Apple AirPods drugiej generacji. Oczywiście, że pojawia się słowo amazing audio, też chyba zapożyczone od Apple. Czego zupełnie nie rozumiem, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto posiada smartfon Xiaomi, myślał, kupię sobie teraz AirPodsy. Przecież Xiaomi się kupuje dlatego, że jest tanie, no a AirPodsy są drogie. No, to nie idzie w parze, to trzeba było być chorym na głowę. A w drugą stronę to też nie gra, bo jak ktoś ma iPhone'a, to wie, że najlepiej AirPodsy grają z tym iPhone'em, a inne słuchawki, no to tak różnie. W związku z czym to porównanie jest takie sobie. Więcej na temat tych słuchawek powiedziałem w swojej recenzji. Na pewno grają one lepiej niż poprzednie, najtańsze słuchawki TWS Xiaomi, czyli te takie pchełki, tiktaki. Natomiast no, naprawdę trudno doszukać się tutaj amazingu dźwiękowego. Można, jeżeli nie ma się porównania, albo ma się poważną wadę słuchu. Następnie na prezentacji pojawiły się hulajnogi elektryczne. Mi Electric Scooter Pro 2 oraz Mi Electric Scooter 1S. Ta pierwsza to ewidentny następca M365 Pro, choć bardziej przypomina kontynuatora, który kładzie większy nacisk na certyfikaty i bezpieczeństwo. Detale mają znaczenie, mogliśmy przeczytać na jednym ze slajdów dotyczących Mi Electric Scooter Pro 2 i rzeczywiście mam wrażenie, że zmiany dotyczą tu naprawdę detali. Xiaomi chwali się na przykład dwoma hamulcami, przednim i tylnym, ale M365 Pro też oprócz hamulca tylnego ma przedni układ hamulcowy, który pomaga odzyskiwać energię. Opony w nowej hulajnodze mają być bardziej odporne. Oświetlenie wygląda tak samo jak w M365 Pro. No i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla Xiaomi najważniejsze, dlatego chronią baterię jak się da, żeby przypadkiem nie wybuchła. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z hulajnogami wybuchającymi w polskich mieszkaniach, jest to kierunek niewątpliwie słuszny. Mi Electric Scooter 1S z wyglądu jest natomiast po prostu Xiaomi M365 bez Pro. Wydaje się, że takie same są różnice między 1S a 2, jakie są między M365 a M365 Pro. I być może nie mam racji, ale odnoszę takie wrażenie, że M365 i M365 Pro albo nie występowały wcześniej na niektórych rynkach, które obsługuje Xiaomi, albo nie miały tam certyfikacji i teraz to wszystko zostało naprawione i pod jedną nazwą wraca na te wszystkie rynki. Z bardzo subtelnymi zmianami. Ale całkiem możliwe, że się mylę. Całkiem możliwe, że tam są poważniejsze zmiany, tylko trzeba zajrzeć bardzo głęboko w te hulajnogi. Natomiast jeżeli używacie M365 albo M365 Pro, to te nowe hulajnogi nie będą dla Was nowością. Xiaomi ogłosiło też specjalną wersję swojej hulajnogi, która powstanie we współpracy z teamem Mercedes AMG Petronas F1. Nie sądzę jednak, żeby jakiekolwiek patenty wyścigowe poza designem zostały w niej wprowadzone. Kolejnym gadżetem pokazanym przez Xiaomi jest Mi TV Stick, czyli urządzenie, które zmienia telewizory w bardziej smart telewizory i choć takie rozwiązania są na rynku od dłuższego czasu, Mi TV Stick ma zastąpić Mi Box, który służył mniej więcej do tego samego, ale był ciut za duży, żeby wziąć go ze sobą na przykład do Bułgarii. Mi TV Stick zapewnia dostęp do serwisów streamingowych, ma wbudowanego Chromecasta, Xiaomi dorzuca do zestawu nawet pilota, gdybyście mieli ich w domu zbyt mało i wszystko razem jest tanie, bo będzie kosztowało 39 euro. Następny jest monitor.
Zakrzywiony 34-calowy, którego recenzje, w tym polskie, znajdują się na YouTubie od jakiegoś pół roku, więc trudno tu mówić o efekcie świeżości. Xiaomi stara się nadrobić jednak ceną. Monitor będzie kosztował 400 euro, czyli w granicach 1700 zł. I mało, i dużo, bo można za to kupić 4 smartfony Redmi 9A, które też miały premierę podczas tego eventu. W kategorii smartfon do 100 euro Xiaomi radzi sobie naprawdę nieźle, ale wczorajszego wieczoru znalazło się też coś dla tych, którzy ostatnio więcej jedli w domu i w ten sposób może zaoszczędzone mają więcej, na przykład 150 euro. Tyle będzie kosztować Redmi 9 w wersji najbogatszej. No, prawie najbogatszej, bo ta super najbogatsza będzie jeszcze trochę droższa. Szybkie ładowanie, duża bateria, 4 kamery, 4 kamery, upragnione przez wszystkich NFC, i wygląd. Dobra, nie rozmawiajmy o wyglądzie. Większość smartfonów za 700 i tak wygląda gorzej. Redmi 9C to z kolei wersja tańsza od 9 i siłą rzeczy też nieco uboższa, choć nadal posiadająca dużą baterię. A 9A po prostu spełnia warunek kosztowania poniżej 100 euro i nie bycia kolacją dla dwojga w nieco droższej restauracji. Podsumowując, Xiaomi pokazało linię Redmi 9, i od wielu osób w internecie usłyszycie, że to fantastyczne smartfony, że za 700 niczego lepszego nie kupicie i całkiem możliwe, że część z tych osób będzie miała rację. I można dać się temu porwać, 700 za taki super smartfon, ale warto też się zastanowić, czy smartfon, na który wydaliście nieco więcej pieniędzy i ma dopiero 2 lata, nie jest przypadkiem jeszcze dobry. Podsumowując konferencję Xiaomi, na pewno była to mniej konferencja wielkich innowacji, a bardziej konferencja małych cen. 39.99 euros, 29.99, 399, 149, 169 euros, just 20 euros more. Czyli wydarzyło się tak naprawdę to, co najbardziej lubimy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro w filmie o amortyzatorze do hulajnogi Xiaomi, za który to amortyzator chyba trochę przepłaciłem. Ale o tym będę opowiadał w jutrzejszym filmie. Trzymajcie się. Znośnego.